Bagiet, inwazja na Ukrainie trwa w najlepsze. Co ty o tym sądzisz? Czy będzie wojna i tak dalej? Odpowiadajmy już na to na Instagramie, ale wydaje mi się, że jeszcze nie ukróciłem wszystkich, wszystkich waszych wątpliwości. I takie, jeszcze trzy rzeczy, które naprawdę możemy realnie zrobić, żeby realnie pomóc. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zarobi się tu od federalnych mano mordeczki, Sierżant Bagieta z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj szybciutki, krótki filmik, bo dopiero co wróciłem z Warszawy, nawet nie zdążyłem się przebrać w konsultacji też z moim kolegą irytującym historykiem. Zaraz Wam przedstawię pewną akcję, którą organizuje właśnie Kuba, irytujący historyk. Ale słuchajcie, na początku zasypaliście mnie diemami na Instagramie, na Facebooku, nawet jakieś tam maile podostawałem, Bagiet, bo teraz Rosja zaatakowała Ukrainę, czy mamy się bać, czy mamy się szykować na jakieś tam uciekanie do lasu, plecaki ucieczkowe szykować i w ogóle. Znaczy plecak ucieczkowy zawsze jest dobrym pomysłem, ale słuchajcie, w sumie powtórzę się z posta na Instagramie, jeżeli chcecie go przeczytać w całości, to zapraszam na mojego Instagrama, bo tam go znajdziecie w oryginale, ale ludzie pytacie się krawężnika ze Śląska, czy będzie konflikt na całą Europę, czy na cały świat. Nie mam pojęcia, faktem jest, że jest konflikt pomiędzy dwoma dużymi krajami w Europie, który nigdy się nie powinien wydarzyć. I wszyscy jesteśmy tym faktem zaskoczeni, że przez dziesiątki lat budowany pokój i stabilna Europa została zniszczona przez jakieś imperialistyczne zakusy jednego państwa, więc nie wiem, jak będzie, jaki będzie przebieg konfliktu, nie wiem, czy będzie jakaś destabilizacja naszej granicy. Tak jak na Białorusi, nie mam pojęcia, bo się na tym nie znam. Natomiast są osoby, które studiowały stosunki międzynarodowe, są osoby, które śledzą takie tematy, są osoby, które zajmują się konfliktami zbrojnymi na całym świecie i ich należy się pytać. Co wiem, to to, że Polska jest w NATO, jesteśmy w sojuszu północnoatlantyckim. Na wschodnią flankę NATO, czyli do naszego kraju, zostaje przerzucone duże siły, zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i ze Stanów Zjednoczonych, i została ta flanka wzmocniona żołnierzami z innych krajów, czyli z naszego sojuszu. NATO i wiem też to, że Rosja nie zaatakowała póki co żadnego kraju NATO, więc bezpośredniego powodu do paniki nie ma. Według mnie większe powody do obaw mają kraje Europy Północnej, które nie były w NATO, a teraz gdzieś tam gorączkowo i panicznie próbują. Do na to wstąpić i zresztą bardzo dobrze. Więc odpowiadam, nie znam się. Są ludzie, którzy się na ten temat wypowiedzieli na YouTubie bardziej rzeczowo i bardziej składnie, i podejrzewam z większym przygotowaniem merytorycznym. Natomiast ja się na tym nie znam, więc mnie o to nie pytajcie. To, że ja jakoś pośrednio czy bezpośrednio odpowiadam za bezpieczeństwo obywateli w tym kraju i za bezpieczeństwo państwa, to nie znaczy, że ja się znam na stosunkach międzynarodowych i na konfliktach. Policjant nie musi się znać na tym, jak się prowadzi wojny. Jakie są zażyłości między krajami, jakie są stosunki geopolityczne? Mówię Wam otwarcie, więc nie zadawajcie mi tych pytań na DM-ach, bo po prostu się na tym. Nie znam. Jeżeli będzie tak, że policja zostanie jakoś włączona do jakichś innych zadań, które nie są normalnie realizowane przez nas, to wtedy może się wypowiem, wtedy może Wam coś przybliżę, jeżeli będzie mi na to pozwalała sytuacja służbowa, bo też nie mam zamiaru udzielać się w takiej sytuacji w mediach. Jeżeli możemy być podsłuchiwani, tak, moi drodzy, możemy być podsłuchiwani przez obce służby, między innymi przez służby rosyjskie. I tutaj jest pierwsza rzecz, którą możecie zrobić, czyli przede wszystkim nie p***ić głupot, i nie szerzyć dezinformacji. Jest masa fake newsów, jest masa fejkowych zdjęć, jakichś nagrań na Instagramie, które pochodzą albo z Donbasu, albo pochodzą w ogóle z jakiejś agresji Rosji na yy, Gruzję w 2008 roku. Ludzie, filtrujcie te wiadomości, nie czytajcie wszystkiego jak debile, nie, nie, nie łykajcie wszystkiego jak pelikany, bo to jest niezdrowe. Nie róbcie tego. Druga akcja to chciałbym wprowadzić akcję hashtag Ciach Bayera, czyli po prostu Ciach Bajera. Jeżeli widzicie, że gdzieś lecą jakieś helikoptery nasze natowskie, albo lecą gdzieś samoloty nasze natowskie, albo jadą gdzieś nasze natowskie wojska przez polskie, żeby wzmocnić flankę, to nie róbcie z ich zdjęć. Nie wrzucajcie tego do sociali, nie wysyłajcie, nawet nie wysyłajcie między sobą na Messengerze, bo wszystko może być pod nadzorem, pod obserwacją, pod inwigilacją obcych służb. Teraz jest sytuacja wojny w Europie. Ta wojna się dzieje za naszą wschodnią granicą, bezpośrednio przy nas i gwarantuję Wam, że, że jeżeli są osoby, które... Gdzieś tam się udzielają w mediach, całkiem możliwe, że ja i są związane z, jakąś, z jakimś bezpieczeństwem naszego kraju, mają już pozakładane swoje teczki gdzieś tam, podejrzewam, i są podstawą obserwacją, bardziej lub mniej udaną. Więc po prostu nie szerzmy wiadomości prawdziwych na nasz temat. Nie udostępniajmy lokalizacji naszych wojsk, nie udostępniajmy tego, w jakim składzie poruszają się konwoje przez nasz kraj, nie udostępniajmy tego, w jakich szykach latają samoloty, w jakiej liczbie i w jakim kierunku. Po prostu tego nie róbmy. Ciach, bajera i koniec. Nie rozmawiamy o tym, dopóki się nie uspokoi sytuacja. I sprawa trzecia, ta, o której mówiłem na początku, akcja z irytującym historykiem. We, właściwie akcja irytującego historyka, ja się pod to absolutnie nie, nie, nie podpinam. Kuba jest mega zaangażowanym gościem, jest mega ogarniaczem przede wszystkim. Ogarną karetkę, która pojedzie na Ukrainę pomagać ludziom. I teraz słuchajcie, jeżeli macie jakiś sprzęt medyczny albo chcecie kupić sprzęt medyczny i wysłać, żeby pomóc ludziom na Ukrainie, żeby może ginęło ich trochę mniej, a i żeby ratować tych ludzi, którzy mogliby potencjalnie być uratowani, jeżeli takie sprzęt by tam dotarł. Wejdźcie na jego kanał, ma tam filmik około 8-minutowy, który obejrzałem wczoraj właśnie w trasie do Warszawy. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Kupcie sprzęt, wysłajcie go na ten adres, który podaje Kuba. I tak jak mówię jeszcze raz, przede wszystkim nie pieprzcie głupot i przede wszystkim nie udostępniajcie zdjęć pojazdów wojskowych i ich położenia. To jest kwestia bezpieczeństwa nas wszystkich i tyle. Podkreślam jeszcze raz, nie powiem Wam za wiele na ten temat, bo się na tym nie znam. Natomiast to, co mogłem, to powiedziałem i to, co możemy zrobić, róbmy wszyscy. Tyle, trzymajcie się i hej.